Mega afera w Niemczech po słowach byłego piłkarza Bayernu Monachium Lama na temat Sané, tak? No nieprawdopodobna sytuacja w Niemczech, praktycznie wrze, jeśli chodzi o słowa tutaj Lama i jeśli chodzi o postawę tak naprawdę Sané na boisku. No właśnie, co takiego powiedział Lam i o co chodzi praktycznie w całej tej aferze, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat mega zamieszania, które ma miejsce w Niemczech. Może w Polsce ono nie jest tak mocno opisywane, natomiast rzeczywiście Niemcy są mocno zdziwieni, tak, zmieszani. Po słowach Lama, więc byłego świetnego piłkarza Bayernu Monachium, mało tego piłkarza, który jest przymierzony do tego, że w przyszłości będzie we władzach Bayernu Monachium. No i właśnie, Lam wypowiedział się na temat sytuacji Sané w drużynie, która oczywiście jest fatalna, po prostu beznadziejnie prezentuje się ten zawodnik, to jest poniżej jakichkolwiek oczekiwań, a już tym bardziej za zawodnika, którego miano takie oczekiwania, tak w stosunku do niego, że będzie podstawowym zawodnikiem Bayernu, będzie występował od pierwszej do ostatniej minuty, tak, że tylko będą gole, asysty, świetna gra, no kompletna tragedia, tak, padaka, jak ja to mówię. Natomiast właśnie, tutaj będę bazował oczywiście na artykule, która się pojawi na dirotten.pl Gabriela Stacha i tutaj są wypowiedzi właśnie z mediów niemieckich przetłumaczone, co takiego po prostu Lam mówił, tak, na temat Sané. Powiedział w ten sposób, cytuję: myślę, że zawsze potrzeba czasu, aby się odnaleźć. Leroy pokazał, na co go stać za granicą i w kadrze narodowej. Piłkarz potrzebuje wielu spotkań z rzędu, aby nabrać rytmu. To, że Sané ma klasę, nie ulega wątpliwości. Koniec cytatu, tak? No i te słowa praktycznie rozcieczyły tutaj kibiców Bayernu Monachium, no bo kibice mówią w ten sposób, tak? Oczywiście można tutaj tak mówić dyplomatycznie, wiadomo, że Lam w przyszłości ma być we władzach Bayernu, no ale nie można tutaj oszukiwać kibiców, że gra tragedię nie w stosunku do tego, jakie były oczekiwania względem niego, no i trzeba po prostu rzeczywiście powiedzieć wprost, tak, że gra słabo, gra poniżej oczekiwań, a nie, że potrzeba jeszcze mu czasu, tak, jak on był w Manchesterze City, występuje regularnie w reprezentacji Polski, jeszcze potrzebuje, no bo on jest młody. Muziala to jest młody po prostu zawodnik, który rzeczywiście musi nabrać pewności siebie, meczów, spotkań okrzepnąć, natomiast nie Leroy Sané, który jest praktycznie ukształtowany, tak, jako zawodnik. Zresztą bardzo inteligentny, tam po prostu mentalnie on nie dojeżdża ten zawodnik. Myślę, że zawsze potrzeba czasu, aby się odnaleźć. Leroy pokazał, na co go stać za granicą w kadrze narodowej. To jest ciekawe, tak, czyli, że Sané ma się odnaleźć w Bayernie Monachium, drużynie niemieckiej, występuje w reprezentacji Niemiec, a w Manchesterze City szybciej się odnalazł niż po prostu w drużynie niemieckiej. No jakaś dziwna po prostu dla mnie sytuacja, kuriozalna, no, ale okej. Okay. To, że Sané ma klasę, nie ulega wątpliwości. Sané ma klasę, ale w sensie jaki? Że ma klasę po prostu, jeśli chodzi o kulturę, czy ma klasę w sensie po prostu piłkarską? No piłkarską ma umiejętności, ale te umiejętności nie przekładają się jakby na dobro drużyny. Holowanie piłki, kółeczka, faktycznie tak, złe decyzje, wybory. Tak, ktoś musi się po prostu popracować nad nim, nad jego po prostu pracą, skorygować jego działania, jeśli chodzi o Bayern Monachium, bo on nie jest złym zawodnikiem, ale nie potrafi się wkomponować, robi po prostu mnóstwo błędów. Tak samo Kingsley Coman, tak? Często grają samolubnie, co się praktycznie kończy bezsensownie, bo nie zdobywają bramki, tracą tej szanse i możliwości, tak? No to najlepsza symbioza to jest na przykład między Tomasem Millerem czy Robertem Lewandowskim. Dogrywanie piłki, sami zdobywają po prostu te gole, nie są pazerni, a bardzo często, tylko że Kingsley Coman to jeszcze się broni, tak? Bo ma jednak te statystyki, ma te gole na swoim koncie. Natomiast Sané kompletnie się nie broni, tak? No jego występy są dobre, no ale jeśli chodzi o Bayern Monachium, to jest za mało, tak? No to jest drużyna, która jest hegemonem, jeśli chodzi o Bundesligę, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, no to powiedzenie, że jest dobrym zawodnikiem, no to wiecie, no to tak samo jak Tolisso. No Tolisso też jest dobrym zawodnikiem, ale on jest tragiczny w kontekście Bayernu Monachium. No i co takiego jeszcze tutaj mówił Lam na temat właśnie porównywania tego Bayernu teraz, który jest do tego Bayernu z 1974 roku. Zawsze uważam, że trudno jest porównywać zespoły, czy to z naszym zespołem z 2013 roku, czy też tym z 1974 roku. Na temat klubowych mistrzostw świata powiedział w ten sposób: klubowe mistrzostwa świata nie są priorytetem przed sezonem, ale kiedy już się w nich znajdziesz, chcesz je wygrywać. To był dla nas absolutny cel, żeby wygrać to trofeum w pierwszym sezonie pod wodzą Pepa Guardioli. No i na temat Flicka, który może przecież zostać selekcjonerem reprezentacji Niemiec, mówi w ten sposób: powinniśmy absolutnie zaufać Joachimowi Lewowi, że Euro będzie udane, ale kwestia trenerska to coś na przyszłość i również nie moja decyzja. Tak tutaj mówi właśnie Philipp Lahm na temat właśnie sytuacji Sané.
Ja powiem w ten sposób, że jeżeli właśnie takie będą głosy ze strony byłych piłkarzy, którzy będą zamydlać oczy, mówić, że wszystko jest dobrze, to ten Bayern Monachium nie będzie szedł w dobrą stronę, tak? Jak my będziemy mówić, że Zane występuje dobrze, że po prostu potrzebuje czasu, no to będziemy dawać mu ten czas i czas i czas. Na przykład moim zdaniem Coutinho lepiej się prezentuje, znaczy prezentował, wykorzystał ten czas w Bayernie Monachium niż teraz Zane, tak? Który został kupiony przecież przez Bayern Monachium, a jeszcze miał kontuzję i tak dalej. Można powiedzieć, że po kontuzji musiałby wrócić, ale to wszystko zostało wyleczone, został kupiony praktycznie przez Bayern Monachium. Wydaje mi się, że on nie potrafi się odnaleźć po nawet tej drużynie, tak? Że on potrzebuje to, żeby grać pierwsze skrzypce, bo on jest inteligentnym zawodnikiem. Nie daje tej jakości. To jest największy paradoks i po prostu moim zdaniem duży problem, jeśli chodzi o zawodników, tak? A więc to, że nie dają maksa z siebie, że są rezerwy, które można jeszcze wykorzystać. Bo na przykład w przypadku Roberta Lewandowskiego to wszystko jest wyśrubowane na maksa. Na przykład w przypadku Neymara to tam jest tragedia, tak? Ma on umiejętności, talent, tego nikt nie podważa, perfekcyjny zawodnik, świetnie gra, mi to imponuje, podoba się, jak on gra po prostu, jak operuje piłką. Natomiast on w ogóle nie pracuje nad sobą. Teraz luty, wiadomo, przerwa, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, bo jego siostra ma urodziny. Kolejna sprawa, Neymar, który tam na pół gwizdka praktycznie trenuje. Gdyby Neymar miał jeszcze taki po prostu podejście jak Ronaldo, czy też Messi, czy Robert Lewandowski, taki warsztat zawodu, to moim zdaniem Neymar byłby spokojnie najlepszym zawodnikiem na świecie i to przez kilka lat z rzędu, tak? Natomiast tak właśnie nie jest. No i teraz jeśli chodzi o Zane, no to on sam mówił tak, że tu jest rywalizacja na tej pozycji, że on będzie się starał i to, ale tego nie widać, po prostu widać, że on jest zagubiony, w ogóle nie ma po prostu pomysłu, jeśli chodzi o grę tego Bayernu Monachium. Mi się wydaje, że on gra po prostu egoistycznie pod siebie, bo ma duże ego, tak, no ten tatuaż, który sobie zrobił na plecach, sam siebie wytatuował, tam w wieku 19 czy też 20 lat, no to jest po prostu szaleństwo kompletne, tak, no ja nikomu nie zakazuję, tak, ale czy ktoś po prostu w wieku 20 lat tatuuje siebie wielki swój obraz, wizerunek na plecach, samouwielbienie można powiedzieć, tak? Natomiast widać tutaj, że on się nie odnajduje, bo on by musiał mieć taką drużynę, wydaje mi się, że Zane to by się najlepiej odnalazł gdzieś po prostu na wschodzie, tak? Jakiś tutaj Zenit, tak? Albo jakaś inna drużyna, bo praktycznie na wschodzie Lokomotiv, Moskwa, żeby on był gwiazdą, tak? Hulk swego czasu, no nie mówię, że Zenicie, tylko na wschodzie właśnie, Hulk przecież miał tyle razy propozycje w Europie, no bo wiadomo, że on chce grać po prostu pierwsze skrzypce, jest najlepszym zawodnikiem, żeby go wszyscy wychwalali. To właśnie taką ma po prostu charakterystykę Zane. Tak, że on musi pójść do klubu, ma tą inteligencję, dribbling, trzymanie piłki, panowanie, natomiast jest nieskuteczny, tak, jest za mało praktycznie skuteczny w swoich działaniach, w swojej po prostu grze. I to jest dosyć duży problem, bo później właśnie tacy zawodnicy jak Kimmich nadrabiają, Thomas Müller, Robert Lewandowski czy Neuer, to są takie lokomotywy, które praktycznie ciągną ten Bayern Monachium. Później ja się nie dziwię, że tutaj tak, że są takie różnice, jeśli chodzi o zarobki, bo jeśli popatrzy się po prostu na takie szczegółowe statystyki dotyczące skuteczności podań, asysty, tak, tego po prostu jak po ich akcji po prostu zdobywane są bramki, bo to nawet nie musi być kwestia bezpośredniej asysty, no to rzeczywiście Zane po prostu bardzo kiepsko tutaj wybada Blado, a Lam, jeżeli będzie mówił, no musimy mu dać czas, tak, no mały przedszkolak jest czas, gdyby przyjechał piłkarz z Polski do Bayernu Monachium, do Akademii i by się nie przebił na pierwszych treningach, to zaraz po prostu by poszedł w odstawkę, a Zane jakiś ma po prostu status, tak, w Bayernie Monachium i cały czas jest trzymany, no ja nie mówię, żeby go wyrzucić, jakby trzeba po prostu popracować nad tym zawodnikiem, ciężko tutaj Bayern Monachium pracował na transfer tego zawodnika, no ale to też jest po prostu ich przekleństwo teraz w jakiś sposób, tak, piłkarski, no bo ten zawodnik nie daje jakości, musi albo Hansi Flick po prostu znaleźć pomysł na tego zawodnika, albo żeby lepiej grał, bo prezentuje się fatalnie, tragicznie, a umiejętności ma. To wszystko dzisiaj, pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się.